szkoły. Ponad 40 roków narabiał z muzyką i prowadzi zajęcia rytmiczne dla dzieciaków i uczy młodzież grać na starych instrumentach, na harmoniach polskich, na heligonkach. I tu trzeba pamiętać, że jak on mówi, harmonia polska to nasze. Chodź, chodź, chodź się pokaż, niech cię pooglądają. Moi Westomili, ale też i na heligonce. Heligonce, tak jak jurorzy pamiętają, parę lat temu był taki wysyp heligonistów, a to za sprawą przeglądu w Beskidzie Żywieckim, w węgierskiej górce, szkoła golców, instrumentów dawnych i tych heligonistów urosło. Tu mamy diatoniczną harmonię, a na heligonkach będzie z dzieciskami sobie pogrywał. Tadeusz Malik z Lusławic, 120-letnia harmonia polska i 100-letnia harmonia diatoniczna, bo w pierwszym blosku pogra na harmonii polskiej, potem na diatonicznej. Posłuchamy na harmonii polskiej takie nucicki. Wiązanka Krakojaków, wiązanka Oberków, Polka. Tego nie będzie dużo obracania, wszystko się zmieści w czasie, a na harmonii diatonicznej drugiej Mazury, Mazura, potem Walczyka, Melsztyński Żomeczek i Łoberecek. No, co jest ważne jeszcze, że poza tymi różnymi swoimi pasjami, to jeszcze, no tak, najważniejsze, że założył z przyjaciółmi klub małopolskich heligonistów, harmonistów i uczy dzieci gry na tych instrumentach. Do reszty. Tu mi przypomina, że są jeszcze ważne w jego życiu etapy i te zasłużone miejsca doceniane przez nas, ale tym się nie chwalimy, bo to mamy konkurs. Teraz się potrzeba pochwalić, że my są na widowni, że są słuchacze. Thank you.
Grejmi Mazura, bo ja pogód nie kura, a ja pójdę za ścianę, Bogoselskie dostanę. Pijali, hulali, a ci nasi ojcowie, a my ich będziemy, albo my ich synowie. A pańcowo kulawy, a od pieca buławy, a przypatrz się garbato, jak kulawy zamiato. Żeby nie ten pożowski dwór, kupiłbym se toruński piernicę, jeden cały, drugiego pół. Trzeba zarobić jutro na śniadanie.